jeśli rozmawiamy o imprezie, która w wrocławskiej Odsłonie ma ponad 60 filmów na przeszło 100 projekcjach w Dolnośląskim Centrum Filmowym, no to rzeczywiście jest to spektrum. Spektrum i tego, co najciekawsze pod kątem artystycznym i tego, co najbardziej newralgiczne, jeśli chodzi o tematy. Te tematy dominujące się zmieniają, ale zawsze jest ich kilka i zawsze to jest badanie tętna współczesnego świata. Są tematy dominujące i od kilku lat na pewno ta rzeczywistość, którą rozwój internetu spowodował, czyli cyfryzacja, to w jakich czasach żyjemy, jakie mamy problemy, jeśli chodzi o prywatność w internecie, jakie zagrożenia, to jest tematem, który niezmiennie jest ważny. Kryzys uchodźczy, migracyjny. Wrocławska edycja festiwalu ma również specjalną nagrodę. Tą nagrodą jest Grand Prix Dolnego Śląska. Nagrodę fundował, jak każdego roku, marszałek Dolnego Śląska, pan Cezary Przybylski. To jest 3000 euro. O tą nagrodę powalczy 13 filmów konkursowych. 13 filmów konkursowych wstępnie oczywiście bardzo skrupulatnie wyselekcjonowanych i te filmy widzowie będą mogli obejrzeć. Te filmy również będzie musiało obejrzeć jury w składzie czteroosobowym. Na zakończenie prawie festiwalu zostanie ogłoszona ta informacja, werdykt. Najprawdopodobniej następnego dnia będzie można się spotkać z twórcami filmu, który będzie zwycięzcą tegorocznej edycji. Nasz fundusz w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie. W 2008 roku po raz pierwszy władze Wrocławia i Dolnego Śląska zdecydowały się przekazać środki na dofinansowanie projektów filmowych, które realizowane są na terenie regionu i dzięki temu promują region. Z projektów, które teraz w świecie można oglądać, na pewno warto wspomnieć o Fudze Agnieszki Smoczyńskiej, która teraz w najbliższych dniach będzie miała premierę na festiwalu filmowym w Cannes. Oprócz tego na gruncie lokalnym w ramach tegorocznej edycji Millennium Docs Against Gravity, która odbywa się w Dolnośląskim Centrum Filmowym, 14 maja będzie można zobaczyć koprodukowany przez nasz fundusz filmowy film W absolutnej ciszy Łukasza Śródki. Po takim momencie zachłyśnięcia nowoczesnością oferowaną przez multiplexy, kiedy wszyscy chcieli jechać do Wrocławia do nowego, fajnego kina, teraz mieszkańcy mniejszych miejscowości trochę oczekują, i to jest, oczekują od władz, od wydarzeń, że przyjedzie się do nich i że tam będą lepsze warunki projekcyjne i że będzie możliwość spotkania i obejrzenia filmów. I właśnie to, co cieszy, to też bardzo często dotyczy filmu dokumentalnego, bo dokument jest jednak tym, co lubimy oprócz oglądania również komentować, również dowiadywać się więcej. Powstają czy kina za rogiem, w malutkich miejscowościach na Dolnym Śląsku, przez Wleń, Krzeszów, to są przykłady, o których można powiedzieć, czy przy ośrodkach kultury zaczynają też funkcjonować mniej lub bardziej regularnie takie spotkania filmowe albo też festiwale.